Witam ponownie w Zagrajmy w Arkanum. Chwila ciszy, by upamiętnić poświęcenie bibliotekarki, która przyjęła na swoje plecy kilka strzałów z rewolweru. Jej morderca... Właściwie... czy na pewno morderca? Czy nie wybawiciel od pracy bibliotekarki? Tym mordercą jestem ja. A to dlatego, że nie mam zamiaru grindować, robić różnych rzeczy i ich sprzedawać, bo mi się nie chce. Bo wolę ją zabić i stracić jeden punkt charakteru. Jeden. Tylko i wyłącznie jeden. Ale za to... Kurczę, iść przed tą ważną chwilą. Za to mamy klątwę Cenanki. Zarobiliśmy 84 sztuki złota bodajże. Takoż. Klątwa Cenang. Kendrick Wales. Ja, Kendrick Wales. Spróbuję na kolejnych stronach w najprostszy sposób powiedzieć o tajemnicach otaczających Renforda Aterwillingera i jego kontrowersyjne dzieło znane jako Groza wśród Mrocznych Elfów. Wiele z tego, co przekazuję, jest dziwne i przerażające, ale daję ci słowo, jako autor i naukowiec, że to prawda. Sam zdecyduj, czy chcesz w to wierzyć. Renford urodził się w bla bla... Był podróż... Aha... Po całym arkanum. A tak, czyli książka jest w Kaladonie. Oczywiście książka jest przeklęta i w ogóle i tak dalej, bo pewnie ręka molochiańska albo mroczne elfy, albo wszyscy nagle się rzucają na właśnie tych ludzi. Czyli musimy płynąć do Kaladonu, do Wiktora Mińska? Chyba Wiktor Mińsk. Zobaczmy. W ogóle gdzie ja idę? Chętnie bym poszedł do pana Batesa, zobaczyć, czy mogę go naciągnąć na jeszcze trochę kasy. Ale nie wydaje mi się, żeby dał mi więcej niż 200 sztuk złota, więc tego nie zrobię. Na razie pójdziemy do statku. Być może uda nam się popłynąć do Kaladonu, bo Kaladon, z tego co wiem, jest na samym południowym zachodzie Arkanum, za tymi górami. Czy tamto to był Kaladon? Chyba Kaladon. Mam nadzieję. Właśnie to... Mogę coś spytać? Co wiesz o Kaladonie? A tak. O, Matthew. Żebym ja tylko jeszcze mógł do Kaladonu popłynąć. Byłbym wtedy taki szczęśliwy. Cześć, handlarzu starzyzną. Czy ty masz coś dla mnie ciekawego? Nie, nie masz nic. Gdzie to tutaj odpływają jakieś statki? A, tak odpływają. Biedna bibliotekarka. Oj, biedna. Kosztowała mnie ile? 6 nabojów. Przynajmniej tyle mogłem mi dać. 6 nabojów. Ej, beczka! Nieee. Czy ty, kapitanie statku? Szukam kogoś, kto przewiózłby mnie do Kaladonu. 100 monet od głowy.
A są ulgowe. Dobra, 5 biletów. Możemy wypłynąć do Caladonu. 500 sztuk złota w plecy. Ale witamy w Caladonie. Mieście możliwości naciągania ludzi w karczmach. Poza tym, chyba jest tutaj mistrz perswazji, z tego co kojarzę, jednakże my nie mamy odpowiednich umiejętności. Co to jest tak w ogóle? I czemu jakieś dziwne baraki? Swoją drogą ładna muzyka. Arkanum ma świetny soundtrack. Docker. Partyjka kości? Nie, dziękuję. Zobaczmy. Kurier Tarancki. Kingsway. Karczma pod grzybkiem. Ale chodźmy w tę stronę. Zobaczmy. Cóż, są jakieś takie. W takim razie chodźmy w stronę miasta. Muchomor! Wow! Pułark mieszkaniec miasta? Posiadłość misków jest przy Grey Wolf Terrace. Grey Wolf Terrace. Grey Wolf Terrace. Świetne zbroje kaladońskie. Cześć, krasnoludzki kowalu. Fajną masz zbroję. Krasnoludzka kolczuga. Miotacz ostrzy. Czy mogę coś ci opnąć? Cokolwiek. Krasnoludzka zbroja płytowa. Miotacz kolców to jest pewnie albo w mechanice, albo w kowalstwie. Czarodziejska zbroja, co? No tak, nie mogę kupować w magicznych sklepach. Płacząca cebula, co? Grey Wolf Terrace, Temple Road, nie. Gdzie jest moja postać? Tum, tu, tum, tu, tum. Sklepy, sklepy. Elitarna straż. Co tam się... Czy mi się wydaje, czy tam było morderstwo oskryptowane? Obywatelu, to nie miejsce dla ciebie, idź dalej. Na wolności grasuje morderca. Aha, to sobie idę. Spoko. Nie chcecie mojej pomocy, to nie. O, Grey Wolf Teres 9, to chyba tam. Terapeutyczne tynktury. O, cmentarz. Zobaczmy. Czy jest tu gdzieś coś, co wygląda na sklep z bronią palną? Albo na sklep techniczny, który przydałby mi się bardziej niż sam sklep z bronią palną. I nie, chyba nie ma czegoś takiego. Ale nie chcę do tynktur. Chcę wejść do Grey Wolf Terrace. Zapiszmy i... Wesley... Gdzie znajdę Mińska? To pan nie słyszał? Aha. Oj, to chyba będzie niedobre. Miło mi panią poznać. Kim pani jest? Młoda kobieta przed tobą ma na sobie ciemno-niebieską suknię, mały kapelusz i woalkę. Jest uderzająco piękna. Jej włosy są koloru ciemnego bursztynu, a oczy lodowato-błękitne, lecz nieco zaczerwienione. Przypuszczasz, że płakała. Nazywam się Lilian Minsk. Jestem wdową.
wow. Ach. Co się znowu stało? Czyli 3 dni temu zginął. O matko. Co może mi pani powiedzieć o grozie wśród mrocznych elfów? Czy wciąż ma pani egzemplarz? Zawsze przy sobie. Ajajajaj. Schował ją gdzieś, gdzie znalazłby ją tylko on i jego tatuś. Aha. Jeszcze kilka pytań dotyczących. Skąd wypłynęła informacja, że Wiktor wciąż dysponuje egzemplarzem? Zaszczytem będzie dla mnie możliwość rozwikłania tej sprawy. No, świetnie! Świetnie. Co mu się stało? Niezrównoważony. Gdzie się odbył pogrzeb na cmentarzu? Gdzie pochowano? Bla bla. Jego ojciec. No cóż, mamy do rozwiązania morderstwo. W takim razie to by było na tyle w tym odcinku serii Zagrajmy w Arcanum. W następnym odcinku CSI Caladon. I w ogóle. Do następnego razu, technicy.